Siemanko. Dzisiaj przyszedł czas na spieniężenie rudej, którą nazbierałem. Rzucę na wagę. 4760. No i jadę z tym na złom. Zobaczymy, ile wyjdzie. No, ja już po wizycie na złomie stwierdziłem, że pogoda jeszcze jest w miarę, raczej padać nie będzie, więc wziąłem swoją jadzię na spacer i przyjechałem na miejscówkę i widzę, że dzisiaj jest bardzo fajnie, bo tylko tam jest jeden wędkarz i wszystkie pomosty od strony jezdni mam wolne. Wędkarzy brak, fajnie się trafiło, więc co? Zabieram się za... magnes i idę się rozkładać. Zobaczymy, co wyjdzie od strony ulic. Sprzęt rozstawiony. Lina przymocowana. Żeby mi czasem magnesik nie uciekł na wolność. No i zaczynam. Zobaczymy, co to tutaj od strony ulicy wyjdzie. Pomost numer 21 dzisiaj. Pierwszy rzut na pusto. Coś tam się przykleiło, ale niestety to chyba będą kamyczki po prostu. Pomost 21 po kilkudziesięciu rzutach była pierwsza zdobycz, ale się odczepiła. Gdzieś tu jest. Mam z powrotem. Tak, jakaś. Przykrywka od garnka. Zdezelowana, trochę tutaj czasu już poleżała. No nic, wykonam jeszcze kilka rzutów. Wygląda na to, że tutaj jest czyściutko, bo nawet oprócz tej pokrywki ja nawet jednego gwoździa nie przykleiłem. Także czas na zmianę pomostu na kolejny.
Czas na małe podsumowanie z pomostu numer 22. O, coś tam się nałapało. Szczątki miski. Mnóstwo jakichś rdzawych drobiazgów. Gwoździe, elementy siatki. Ucho od wiaderka. Jakieś druty, pierdoły. Blaszki. No i z gadżetów wędkarskich to tak. Dwa haczyki. Szczątki, blaszki. Tutaj taki mały przyponik. Malutka gumeczka, duża gumka z bardzo ładnym przyponem, w miarę świeża, w bardzo dobrym stanie. Koszyczek zamiętowy, rączka od jakiejś starej walizki. No i to będzie rączka od jakiegoś garnka większego, lub coś takiego. No i czas na zmianę miejscówki. Przejdę się teraz na tamtą stronę. Jak tam dotrę, to się włączę. No i dotarłem na drugą stronę. Teraz zobaczymy, co tu się dzieje przy pomoście numer 33. To jest przeciwna strona zbiornika. Z taką oto tutaj altanką dla wędkarzy. Jest też miejsce grillowe. Tutaj często widać są prowadzone zawody wędkarskie, bo nawet jest pudło z trzema miejscami. I pomost obok. Udeczka. Jakiś tam maszt. No dobra, biorę się za rzucanie. Jak coś wpadnie, to się włączę. Czas na podsumowanie pomostu numer 33. Niewiele tutaj wyszło. Jakiś taki pręt zaostrzony. Kawałek zbrojeniówki z czymś w rodzaju zawiasu. Jakaś blaszka, obcinacz do paznokci, śrubka i jakieś tam pierdółki. Także na tym pomoście niewiele co wyskoczyło. No i nic, ja się dzisiaj już będę zbierał. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania. Zostawcie po sobie łapkę, komentarz i do następnego odcinka. Na razie.